Moja nienia ma wolne w końcu. I nie jest na uczelni, wielka szkoda, ale trudno, żartowałem oczywiście. I lecimy na miasto ogarniać sprawy, najpierw pierwszy przystanek Kolbi, oddajemy go, żeby tutaj nam nie przeszkadzał, bo musimy trochę połazić po sklepach. Tak jest, także zapraszamy i chodźcie z nami. I ostatnio pokazywałam wam mój płaszczyk i zobaczcie, jak dzisiaj się kolorystycznie ładnie ubraliśmy. Znaleźliśmy Michaelowi taką kurtkę, jak ja ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest fajna. Na szczęście mojemu chłopakowi podoba się to, co mi. Także tak jest, tak, prezentujemy się dzisiaj jak takie bliźniaczki i lecimy. Lecimy. Idziesz do wujka? Na wakacje dwugodzinne? I zaraz po ciebie wracamy. Chodź, szybko, szybko. Nasz synek oddany. A my w drogę. Możemy jechać. Jak z dzieckiem. I naszym pierwszym celem jest piekarnia Aromat. Kiedyś naszła nas wielka ochota na cynamonki i wtedy Michael zapytał się na Instagramie, gdzie zjemy najlepsze cynamonki w Warszawie i właśnie większość z was polecała piekarnię Aromat. Wtedy się wtedy nie wybraliśmy, była to niedziela, były zamknięte i tak dalej, ale stwierdziliśmy, że chyba to jest ten dzień, kiedy tą cynamonkę trzeba spróbować. Ty nie lubisz cynamonu, po pierwsze. Ale tam są takie cynamonki bez cynamonu. Tak? No są takie bułeczki, które wyglądają jak cynamonki, ale są na przykład z pistacjami, to a ja lubię na pistacje. Ale tak się nazywa to. Także jedziemy zobaczyć, czy dzisiaj będzie czynne. Zmieści się tam? Tak, masz dużo miejsca. Czy będziemy mieć gdzie stanąć i czas zjeść tą cynamonkę, czas jej spróbować. Na cynamonki i żaden z nas nie wziął cynamonki. My tutaj mamy bułeczkę z kardamonem, dobra? No. A ja wzięłam sobie bułeczkę z pistacją, o której tak marzyłam całe poranek. Ale tu jest cynamon, to mocny. Tak? Czuć. Mam nadzieję, że w mojej nie. Piekarnia Aromat 10 na 10, było to po prostu przepyszne. Wypiliśmy kawkę, zjedliśmy sobie po bułeczce i przyjechaliśmy do Galerii Młociny. Idziemy do naszego ulubionego sklepu. Lecimy do Primarka zobaczyć jakieś dekoracje jesienne do domu. Chociaż wydaje mi się, że teraz to już może być dużo takich typowo świątecznych dekoracji. Tak. Że trochę się z dekoracjami jesiennymi spóźniliśmy w tym roku. Wpadliśmy na jesienne dekoracje, a została nas zima. Zobaczcie to, co tutaj się wszystko dzieje. Jest już na święta, moja droga. Jestem lekko załamana. A nie chcę teraz robić zakupów na święta, nie, bo bez sensu to jest moim zdaniem. Przyjechaliśmy po jesienne dekoracje. Chciałam sobie dzisiaj udekorować fajnie jesiennie domek i sobie zrobić taki jesienny wieczór, a tutaj mamy święta. Typowej jesiennych dekoracji nie ma. Spóźniliśmy się. Wejdziemy jeszcze może do jakiegoś Home & Dior, bo do Duki może coś tam jeszcze takiego znajdziemy. Okay. Ale stwierdziliśmy, że nie poddajemy się i mimo wszystko coś ala takiego jesiennego weźmiemy. Tutaj pierwsza rzecz, mamy kocyk. Czyli bardzo fajny. Będzie nam pasował do kanapy. I w sumie brąz to jesienny. Można zaliczyć. Jak już mówimy o jesiennych wieczorach, to jak najbardziej taka duża świeczuszka. Proszę, trzymaj. I jeszcze trzeba zobaczyć, czy jest ta płaska taka. Ja te płaskie lubię. Tak, te płaskie. Ale ja bym wziął dwie, bo my je bardzo długo palimy zawsze, także... I białe nam pasują do stolika, si. Nie? To jest totalnie bez sensu, moim zdaniem, wrzucać takie właśnie świąteczne rzeczy już w połowie października. Nawet nie ma połowy. Co? Nawet połowy nie ma. Masakra. Znaleźliśmy jedno stoisko z dyniami. Ale... Pojechaliśmy na farmę dyni. A to jeszcze wszystko przed nami. Tak? Ale nie, to jest brzydki kolor, tak? Ma bardzo. Już jak coś, to chyba białe do nas by pasowało. I wiewiórka brązowa by pasowała, ale w sensie nie chcę tej wiewiórki, tylko że kolor jest ładny. To szkoda ładny. Tego palić. No dawaj, postawimy sobie z dwie, trzy. Tak do dekoracji.
tego nigdy za wiele, zawsze jak przyjeżdżamy, to bierzemy, więc cztery paczki kolejne, ja nie wiem jak my to mieścimy w szafach, bo po prostu cały czas dokupujemy wieszaków i cały czas nam ich brakuje, a te spółko są fajne, kosztują 15 zł za 5, więc bierzemy cztery paczki. Niestety, ale oszukaliśmy samych siebie. Ale to tylko skrzaty, bo się boimy, że później ich już nie będzie. Tak, a naprawdę tutaj są skrzaty w fajnych cenach. Rok temu pamiętam, że takie, to takie małe dawaliśmy, chyba tam ponad 100 zł. Si, a tutaj taki jeden dość taki konkretny skrzacik. 7 dych. Także bierzemy, żebyście nam w Galerii Mociny ich nie wykupili. Cześć! Dzień dobry! Jak było? Jak było? Dobrze? Tak. Tak, tak. Chyba nie za bardzo. Dobra, chodź tutaj. Tu. Nie za bardzo. Nie za bardzo? Wróciłeś do domku? A my mamy coś dla ciebie. Ale nie kolbi, skrzat nie, siad. I czekaj, mama ci da, dobrze? Poczekaj. Będziesz grzeczny. Nie, siad. I czekaj, to jest prezent, że ładnie zostajesz z wujem. To jest po prostu jak dziecko, które jak dostanie nową zabawkę, to zawsze się cieszy, bo wie, że jest nowa. Zobaczcie. Szaleństwo. Podoba ci się? Młody? Na szybko pokażę wam, jak to wygląda wszystko cenowo, co tutaj wzięliśmy, bo chyba widzieliście na bieżąco, co braliśmy. Te skrzaty stoją już na górze i czekają na święta. My wzięliśmy dwa skrzaty i chyba jednego takiego pierniczka, więc to sobie czeka na dekorację na pewno świąteczną. Tu mamy ten kocyk i kocyk był w cenie 125 zł. Idzie zaraz do prania, żeby już jak najszybciej lądował tutaj na wieczorne posiadówki na kanapie. Tutaj mamy zapach tych świeczek i pamiętajcie o tym, że te świeczki one nie dają wam ładnego zapachu w domu. To nie jest świeczka, która ma unosić zapach, tylko po prostu my lubimy mieć dużo świec zapalonych, żeby był ten taki, wiecie, fajny ogień, płomień. No ale te świeczki totalnie nie pachną. I jedna ta duża, która ma cztery knoty, ona kosztuje 55 zł, a te mniejsze, które wzięliśmy chyba do sypialni, z tego co pamiętam, kosztują 17 zł. Wzięliśmy sobie w takim brązowym kolorze, żeby pasowały nam do drewnianej komody. Są te dynie, które nie do końca wyglądają jak dynie, ale dynie były w kwocie 9 zł za jedną. Z tego co widzę, mamy dwie, a chyba braliśmy trzy, Michael, co? Gdzie jest trzecia dynia? No, braliśmy trzy. Gdzieś się zagubiła. Kolbiś, to nie jest do jedzenia. Ja jeszcze wzięłam spineczki takie, wiecie, żeby spiąć włosy z boku do makijażu. To się bardzo przydaje. I te z Primarka, one kosztują... Nie powiem wam ile, a jest tutaj 13 zł i jest ich naprawdę sporo, z tego co 2, 4, 5, 10 sztuk, więc na pewno się opłaca. Tu jest jeszcze taki grzebień, ja takiego grzebienia szukałam, bo jak robię często sobie jakieś fale, to potem jak rozczeszę te włosy szczotką, żeby te loki nie były takie, wiecie, babciowate, to się robi straszny pusz i ten grzebień ma właśnie pomagać, żeby tak delikatnie rozczesywał tylko loki, żeby lepiej wyglądały i on ma aż tutaj trzy różne końcówki, więc zobaczymy jak się będzie sprawdzać. I on kosztował 7,50. I to tyle. Niestety nie jest to szał zakupowy, jesienne dekoracje do domu, ponieważ tak jak sami widzieliście, nic, totalnie nic nie było. Weszliśmy jeszcze do kilku sklepów, ale nie było nic, co nam się podobało albo co by pasowało po prostu tutaj do naszego wnętrza, więc stwierdziliśmy, że trudno, nie będzie jesiennych dekoracji takich typowych. Czekamy zatem na świąteczne i może namówię Michaela, żeby te świąteczne ciut szybciej tutaj wszystko przystroić, niż tak jak Michael zawsze chce czekać trochę dłużej, żeby też mu się te święta nie znudziły, a ja już się po prostu nie mogę doczekać. Oczywiście nie mówię, że będziemy przystrajać świątecznymi dekoracjami w październiku, totalnie nie, ale ja już tak pod koniec listopada bym coś tutaj chciała zacząć szykować. I mamy tyle pomysłów, jak to nasze mieszkanko ozdobić. Jakby wiecie, to jest taka pierwsza zima w tym nowym miejscu, więc cały czas sobie mówimy, a to zrobimy to, więc jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. No i oczywiście wszystko będziemy wam relacjonować na bieżąco. Bo że jest taka pogoda dzisiaj, że ja się czuję, jakby był już totalnie wieczór, a jest chyba godzina 15. Jestem strasznie senna. Widzę, że Michael też chodzi taki niemrawy, więc coś trzeba wymyślić na wieczór, żebyśmy się trochę rozbudzili albo jakoś sobie fajnie spędzili czas, bo póki co
To nie wiem nawet jak nazwać to uczucie, po prostu jakoś ta jesienna aura dzisiejszego dnia totalnie na mnie sprzyja.